wyścig ruszył. Zawodnicy ruszyli. Ja pozwólcie, że w takim razie zostawię już na razie wszystkie te tabele. Skupię się na tym, co tu się będzie działo. Jak mówiłem, pierwsza premia jest już 200 metrów od linii startu. Dlatego wszystko cały czas, jak na klasycznym polskim wyścigu, świeci się tu cały czas na pomarańczowo. Jakby mogło, świeciłoby się jeszcze na czerwono. Za chwileczkę będziemy przekraczać tę linię pierwszej premii, która jednocześnie będzie też linią finiszującą całe te dzisiejsze zmagania. Jesteśmy na Rafale Buchcie. Mógłby się przełączyć gdzieś indziej. Niestety nie zrobiłem tego w porę, ale już nie chciałem nic grzebać. Rafał około 20 miejsca, gdzieś tam z przodu widzę Mateusz Kania. Cóż za nim, Mateusz Kania świeci się już tam na pomarańczowo, 10 watów. Czy uda mi się jeszcze szybko przełączyć na Mateusza Kania? Chyba nie będę ryzykował. Spróbuję, nie mogę. Mateusz Kania, kamera fatalna, ale Mateusz Kania bardzo wysoko, tak samo wysoko jak Łukasz Dul, a więc dokładnie tak. Baner 100 metrów, zbliżamy się, 50 metrów, piórka cały czas się świecą. Łukasz za chwileczkę razem z Mateuszem będą punktować. Łukasz 9 miejsce, a Mateusz raczej około 10. Przed nami ściana, za chwileczkę wrócę do tego, co mówiłem. Mateusz Kania 10 watów, zbliża się coraz bardziej. Czwarte miejsce, tu jest ciężka praca, ciężkie waty. Wychodzi mu tam z cienia jakiś zawodnik na zielono, ale Mati trzyma, wozi, jest szósty. Łukasz Dul gdzieś tam dalej, ale teraz widzimy szóste miejsce. Łukasz Dul troszkę jakby z tyłu, ale Mati cały czas świeci swoje waty na kilogram na pomarańczowo. Teraz jakby delikatnie odpuścił. Chyba skończył się glikogen w mięśniach, chyba skończył się glikogen w otrobie Mati Kania. Kanna, siódmy finalnie na kresce. Łukasz Dul gdzieś tam w okolicy